Witam bardzo serdecznie na otwarciu wystawy Autoportret, czyli Portret Własny. Jest to już 9. edycja konkursu organizowana przez Ognisko Pracy Szkolnej. Bardzo proszę o zabranie głosu Marka Piełkowskiego, kuratora wystawy. Dobry. Tak jak tutaj pani prezydent mówiła, że ta wystawa w tym roku to jest 9. edycja, w przyszłym roku będzie 10. edycja i też w przyszłym roku planujemy taką jubileuszową edycję w muzeum. Chcemy zaprosić wszystkich laureatów na wystawę do muzeum, gdzie będzie prawie 300 prac pokazanych właśnie na tej jubileuszowej wystawie. Dziękuję bardzo za przybycie, za to, że tutaj jest możliwość pokazania tej wystawy szerszemu gronu, nie tylko w murach, ale tutaj właśnie na rynku, w Grudziądzu. Dzięki temu przechodnie również osoby inne będą mogły tutaj podziwiać te prace. Te prace są jak z różnych dziedzin, czyli jest i rysunek, jest malarstwo, jest rzeźba, jest grafika warsztatowa. W tym roku dużo prac przyszło właśnie z grafiki warsztatowej. W konkursie, na konkurs przysłano pracę z liceów plastycznych, między innymi z Łomży, z Wrocławia, z Grudziądza też od nas, z Grudziądza, z liceum plastycznego i tutaj jest dwóch laureatów tego konkursu z liceum plastycznego. W sumie jest 4 laureatów z Grudziądza, to jest 2 laureatów z liceum plastycznego, 1 laureat z Szkoły Podstawowej nr 12 i z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu. Osoba właśnie zajęła 2 miejsce w konkursie, to jest rysunek. Też ciekawe są prace z ceramiki. Tutaj jak możemy zobaczyć, jedna praca z ceramiki jest w takim stylu surrealistycznym, gdzie nie pokazuje się twarzy, tylko zamiast twarzy jest świeczka, a z tyłu można dostrzec takie 2 biedronki. I tam można się zastanawiać, co autorka miała na myśli, jak siebie przedstawiła, że nie ma twarzy, tylko jest coś innego. I to jest właśnie taki kierunek surrealizm, gdzie pokazuje coś innego, czego nie ma w rzeczywistości, co można sobie dopowiedzieć. Są prace realistyczne, gdzie przedstawiają siebie tak, jak wyglądają naprawdę. Są też prace graficzne, gdzie te prace graficzne są tak bardzo uwcześnione, pokazane, że ta młodzież siebie pokazuje, tak jak widzi siebie naprawdę w tej swojej popkulturze. I są też prace dzieci, gdzie tutaj pokazują swoją szczerość, tak jak czują. Właśnie dzieci pokazują, jak czują i się nie boją rysować i każdy potrafi rysować, malować i każdy może swój portret namalować. Tutaj też. O! Brawo!